Karibu Zanzibar, czyli witamy na Zanzibarze. Ja nazywam się Jakub i tworzę kanał Wypad z kraju do raju. Dziś pokażemy Wam najlepszą opcją do nocowania w stolicy Zanzibaru, czyli Stone Town. Pamiętajcie, aby po obejrzeniu zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę i zostawić komentarz. Hotel Tembo położony jest w sercu Starego Miasta, które jest główną atrakcją turystyczną Zanzibaru oraz bramą na trip na Prison Island. Hotel Tembo jest najstarszym hotelem w Stone Town, co nadaje mu dodatkowego smaku. Tembo w tłumaczeniu oznacza nic innego jak słonia, który również jest symbolem tego nietuzinkowego miejsca. Wejście do hotelu ukryte jest między kamienicami, ale nie stanowi to kłopotu, ponieważ dziecinnie łatwo jest na nie trafić. Przed wejściem czekają na Was naganiacze, którzy chętnie oprowadzą Was po Stone Town za opłatą lub w zamian za odwiedzenie ich rodzinnego sklepu z upominkami. Za dwugodzinny spacer zapłaciliśmy 20 tysięcy szylingów. Wchodzimy do środka, mijamy pełną antyków recepcję i przechodzimy na dziedziniec, na którym znajduje się basen. Basen przystosowany jest zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych. Dodatkowo przez większość dnia jest zacieniony, dzięki czemu znajdziecie tu ukojenie przed gorącym słońcem Zanzibaru. Hotel położony jest w kilku budynkach. Ten, który widzicie, to budynek główny. Później pokażę Wam resztę. Idąc prosto mijamy restaurację, do której za chwilę zabiorę Was na śniadanie. Teraz idziemy w stronę plaży, mijając po prawej bar, który znajduje się bezpośrednio przy plaży. Docieramy do plaży. Plaża jest szeroka i dość długa. Zawsze pełna życia i dość tłoczna, pełno tu sprzedawców, więc jeśli czegoś nie kupiliście, bez problemu to dla Was ściągną w kilka minut z innych sklepów. Idąc w prawo po 300 metrach dotrzecie do Forodhani Garden, lecz tam zabiorę Was później. Część hotelowa oddzielona jest od części publicznej. Spokojnie można tu znaleźć odrobinę prywatności. Tutaj również można zjeść śniadanie i kolację. Idziemy więc na śniadanie. Wybór jest spory. Dużo owoców oraz ciekawy wybór potraw kuchni Zanzibaru. Wypijecie tu pyszną kawę oraz zjecie również świeże omlety. Szczególnie, że jest to jedna z niewielu opcji zjedzenia takiego śniadania nad brzegiem morza. Tak jak wspomniałem, pokażę Wam teraz pokój oraz kolejny budynek hotelu, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, około 100 metrów od recepcji i wejścia głównego. By się tam dostać, wystarczy wyjść wyjściem od strony ulicy i kierować się na wprost. Wchodzimy do pokoju, który jest bardzo przestronny. Mamy wersję trzyosobową, która różni się od pokoju dwuosobowego tylko tym, że dostawione jest trzecie łóżko. Metraż pozostaje ten sam. Na wyposażeniu, jak widzicie, jest niewielki sejf, który niestety nie pomieścił tabletu i laptopa, nie wspominając o dronie. Materace i poduszki są bardzo wygodne i sprawiają wrażenie solidnych. Rano wstaliśmy jak nowonarodzeni. Do dyspozycji mamy dużą i przestronną łazienkę, wykończoną w stylu arabskim, z olbrzymią wanną, wykończoną kaflami. Pokój oczywiście wyposażony jest w klimatyzację, ale znacznie bardziej wolimy korzystać z wentylatorów sufitowych, które nie wysuszają powietrza tak jak klima, a nadają świetnego klimatu. Pokój wyposażony jest w pojemną lodówkę, która nie jest wyposażona. Znaleźliśmy w niej jedynie wodę i sporo miejsca na napoje. Wszystko jest czyste i schludne. Wydaje się, że wręcz nie jesteśmy na Zanzibarze, choć wystarczy spojrzeć przez okno, by przekonać się, że na pewno jesteśmy w Stone Town. Budynek jest położony w drugiej linii od ulicy Głównej. Dzięki temu w nocy w pokoju nie słychać gwaru ani żadnych hałasów. Wychodzimy z pokoju na zewnątrz i wita nas przestronny korytarz, który służy również pracownikom jako miejsce do odpoczynku.
Wieczorem można się tu natknąć na podróżników spędzających czas na chillowaniu przy butelce miejscowego koniaki zakupionego w sklepie monopolowym oddalonym o 100 metrów. Schodzimy schodami na parter. Tutaj można się już poczuć jak w muzeum. Większość mebli to antyki. Znajduje się tu przestrzeń do wypoczynku wyposażona w stół do bilarda czy piłkarzyki. Jeśli ładnie uśmiechniecie się do recepcjonisty, ta udostępni wam różnego rodzaju gry planszowe. Drzwi, jak przystało na stolicę Zanzibaru, wykonane są z hebanu i swoim majestatem potwierdzają, że Tembo to jeden z najlepszych hoteli w Stone Town. Wychodząc na zewnątrz, mamy dwie opcje. W prawo trafiamy prosto na Kenyatta Road, czyli główną ulicę Starego Miasta. Natomiast w lewo udamy się w kierunku wejścia do budynku głównego do hotelu. Tej drogi nie da się pomylić, bo prowadzi ona tylko w jednym kierunku. Wejście do hotelu to jedno z bardziej popularnych miejsc spotkań miejscowych. To tutaj właśnie znajdziecie swojego przewodnika po mieście, a raczej to on was tam znajdzie. Jak znudzi wam się chodzenie po mieście, to ukojenie znajdziecie w jednym z dwóch basenów, do których będziecie mieć dostęp jako goście hotelowi. Bardziej oblegany i zacieniony jest basen przy lobby. Drugi z nich jest bardziej kameralny. Znajdziecie go na tarasie nad restauracją. Z tego basenu Infinity rozciąga się widok na morze oraz wyspę Prison Island. Tutaj również wieczorem będziecie świadkami spektaklów, jakimi są bajeczne zachody słońca. To idealne miejsce na wieczorne luniuchowanie przy lampce wina. Jak już zgłodnieliście po kąpieli, to wychodząc z hotelu kierujcie się na plażę i dalej w prawo w kierunku Forodani Garden. Tutaj w godzinach wieczornym swoje garkuchnie rozkładają lokalni kucharze, oferując podróżnym i miejscowym lokalne specjały z owoców morza. Ale i nie tylko, zawsze jakiś kurczak nawinie się na rożno. But what we do for spice lobster, no more we take a sweet lobster, we break them, we take meat out the shell, then they make kebab like you see. That's why it's enough meat, because it's not only one lobster. Down here we do crab meat. We just break a crab, then we take meat out, we make a skewer. Here we do different type of fish, like a kingfish. Also we have a tuna. This one here is a barracuda fish. Świeżo wyciskany sok z trzciny cukrowej? Żaden problem. O zmroku możecie załapać się również na lokalny festiwal skoków do wody. Miejscowi chłopcy w taki sposób świętują kolejny udany dzień życia na Zanzibarze. Wszędzie jest gwarnie, wesoło. Ściągają tu całe rodziny Zanzibarczyków, aby wspólnie spędzić rodzinny czas. Choć jedzenie tu spowiła mgła niebezpieczeństwa zatrucia pokarmowego, szczególnie przez Europejczyków, to nie odstrasza to śmiałków przed smakowaniem lokalnych skarbów prosto z grilla. O tej godzinie w morze wypływają również rybacy w poszukiwaniu najlepszych sztuk ryb i homarów. Trzeba przyznać, że robi to ogromne wrażenie. Odchodzimy dosłownie 30 metrów w stronę lądu, by natrafić na najsłynniejsze budynki na Zanzibarze, czyli House of Wonders i Cytadelę. Wszystko to zaledwie 300 metrów od hotelu Tembo. Nie zabieramy czasu, wszak to film o hotelu, więc skupimy się na tych atrakcjach w kolejnym filmie. Hotel Tembo to idealne miejsce, aby zrobić zakupy. Wychodząc z hotelu, kierujcie się prosto na Kenyatta Road i dalej w lewo między budynkami. Same zakupy przy Kenyatta nie są specjalnie dobrym pomysłem, chyba że macie majątek do wydania. Prawdziwe perełki znajdziecie wchodząc głębiej w wąskie uliczki. Sprzedawcy są tam bardziej skorzy do negocjacji niż przy głównej ulicy.
Zaraz na początku Kenyatta Road znajdziecie budynek, przy którym urodził się Farouk Bulsara, czyli Freddie Mercury. Zaraz za nim znajduje się bank, w którym korzystnie wymienicie walutę, a naprzeciwko wspomniany wcześniej sklep monopolowy. Wszystko w promieniu 100 metrów od wejścia do hotelu Tembo. Jak widzicie, lokalizacja hotelu idealnie wpisuje się nie tylko do wypoczynku, ale również dla osób uwielbiających zwiedzanie nowych miejsc. Wieczorne spacery ulicami Stone Town to nie jedyne atrakcje. Jedną z klasycznych opcji jest wynajęcie łodzi na plaży i wycieczka na Prison Island, czyli legendarną wyspę, na której zbudowano więzienie dla niewolników, a która obecnie słynie z tego, że hodowane są tam największe żółwie na świecie z rodziny Aldabra. Możecie też wybrać się na sandbank i posnurkować z rybkami, podziwiając rafę koralową. Wszystkie wyżej wymienione tripy znajdziecie, odwiedzając nasz kanał. Linki znajdziecie w opisie filmu. Jeśli jesteście tu nadal, to znaczy, że film był interesujący, więc koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, czy film był przydatny. Miło nam będzie, jeśli udostępnicie nasz film w mediach społecznościowych. W opisie znajdziecie linki do naszego kanału i stron na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia w kolejnej relacji, tym razem opowiemy Wam więcej o samym Stone Town.